My dzisiaj byliśmy na spacerku, tak jak widzieliście wcześniej. Będziemy suszyć cytrusy i zawieszać na choinkę. Bo będziemy robić też pierniczki. To się nazywa dobry mąż. Udekorujemy z chęcią tą choineczkę ozdobami. Ania robi chleb. A to ty chciałaś wszystko naraz robić? No właśnie trochę tak. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. The sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Hejka, my dzisiaj byliśmy na spacerku, tak jak widzieliście wcześniej. Minęło kilka godzin od tego spacerku, teraz ja szybko skoczyłam do Lidla i kupiłam te cytrusy, bo będziemy suszyć cytrusy i zawieszać na choinkę. Tak, to jest kiwi, zaraz cię obiorę. I co kupiłam? Składniki na pierniczki, bo będziemy robić też pierniczki. A Kondziu aktualnie mopuje podłogę, którą wcześniej odkurzył. Bo teraz ja już się nie bawię w takie rzeczy, więc Kondziu przejął takie obowiązki. No i co? Hanka spróbowała mleko owsiane. Dobre było? Nie było dobre? Nie. Nie, tylko sojowe. No, kupiłam właśnie mleko owsiane też do tych pierniczków. Mam jakieś tam przepisy, zobaczymy. To jest Lici. Mężczyzna przy pracy. Wziął sobie słuchawki, żeby mnie nie słuchać. Nie no, żartuję, po prostu wcześniej odkurzał i zawsze do odkurzania zakłada słuchawki. No. I mopuje. Hania? To się nazywa. Hania? Dobry mąż. Hania? A Hania co? Ale masz szopę. Ty lubisz malowniki, co? Tak. Henka, ale szopę ty masz nieuczesaną po drzemce. To jest, tak jestem piękna, nie? Nawet z szopą. Brzuch? O, brzuch. Giri, giri. Giri, giri. Giri, giri. Dobra, żebyś nie spadła. Dobra, bierzemy się za ciastka, albo nie, najpierw cytrusy zrobimy, o.
Dobra? Nie. Pomożesz mi kroić cytrusy? Nie. Okej, okay, to fajnie. Dzięki pan. Haja. Nie masz się czego bać, Hancia. To u sąsiadów ktoś biega. O. Ale nie masz się czego bać, wiesz, spokojnie. To tylko taki dźwięk, bo u sąsiadów ktoś biega. Dobra, Hankę. Zrobimy to. Chlebuś dobry? Tak. Ania robi chleb? Dzisiaj piekarnik będzie... Oj. Piekarnik bardzo oblegany. Najpierw te cytrusy, później chleb wjedzie. Mhm. Ty, no to nie ma miejsca to na pierniki. Tak sobie myślę. A ty chciałaś wszystko naraz robić? No właśnie trochę tak. Ale nie, te pierniczki to chwilę muszą być. Dobra, to pierniczki uchwamy, no teraz sobie jeszcze uświadamiamy. Czas pieczenia. To się musi długo robić, bo to za 4 godziny, ale pierniczki możemy wstawić później. Tam jest niby z 15 minut. A ten, a potem na sam koniec chlebuś. No, trzymaj, Hania. Tak. Świetnie i powolutku, bardzo powolutku. Pomóc. Dobra, troszkę ci pomogę. Bo to takie jest trochę trudne, co? Momentami. A nie. Okay. Nie. No już, wystarczy. Dobra, trzymaj. Mogę ja to pomieszać trochę. Też możesz, wtedy też będziesz mógł powiedzieć, że... No nie chodzi mi o to. Zrobiłeś... Ale pytanie, czy ty nie chcesz, żeby ci ręka odpoczęła? Nie, no bez przesady. Tak? A ty jesteś silna. Silna kobieta. Nie, no to nie idzie ciężko. Serio. Hania. A Hanka tak niby nie chce, niby nie chce, a potem mama, nagrać to. Tak, Hania. Nagrać to. Dasz, Hania, pokazać to. Dasz uśmiechasa do kamery? Hania? Nie. Nie? Mama da uśmiechasa do kamery? Ja dam. Hania. A Hania teraz też? Hania też da? Hania, ty jesteś aktorka, co? Chrupka. Chrupka? Tak. No? Chcesz się podzielić chrupkiem? Tak. Aha. Żarcik taki. Dobra, a teraz czas na pierniczki. Dobra, jeszcze jest taka kwestia, że muszę najpierw przygotować przyprawę do tych pierniczków i zrobię ją sama. Chyba wszystko mam. Jest cynamon, imbir, goździki, kardamon, gałka muszkatołowa, ziele angielskie, pieprz, anyż. Jedyne co to goździki i gałki, i co? I ziele angielskie mam w tych, no niezmielone, więc muszę to zmielić najpierw i później wymiksować to wszystko. Thank you.
jaki mamy, taki, że nie mamy blaszek. Ale to wykładamy na razie na papier po prostu. I później przeniesiemy, nie? Jakoś to będzie? W ogóle zrobiłam ciasto, ale jest takie jakieś... Nie wiem, czy ono ma mieć taką konsystencję, co nie robiłam pierniczki wcześniej raz w życiu. Więc nie wiem. Hania, dobrze. Będziesz wałkować. Czekaj. No, wyciągnie troszkę. Pierniczki raz w życiu. Ja pamiętam te pierniczki. To nie były to najlepsze. Nie, były bardzo dobre. W moim życiu. Dobrze, już. Dobrze, Hania. Hania też, proszę. Ono się nie wiem, czy jest mega tłuste. I nie wiem, czy powinno się tak... Bo tak. Nie rozciepciwać. Ciepciwać? Nie wiem, taki przepis znalazłam. Zobaczymy, co z tego będzie. Hanka, będziemy teraz, patrz, wałkować tym. Dobra? Chcesz wałkować? A tak bez przypraw chyba, co? No ja bez przypraw. Właśnie z przyprawami zrobiłam i to własnoręcznie robionymi. O Jezus Maria, to tak ma być. Wiesz co? No tak, jak tak wącham, to nie czuję nic, nie? To jest intensywne, tam jest bardzo dużo przypraw. Jest pieprz, anyż, ziele angielskie i tak dalej. No tego nie mogę nadciepać, nie wiadomo ile. Ej, dobra, poczekaj. Najpierw to musimy w ogóle, wiesz co zrobić? Okuszyć wszystko mąką, bo to się nam przykleje. Mąką? Tak. Bo tak się nam przykleje i nic nie odkleimy zaraz. Mąką? No, nie wydaje mi się, że mąką się to... Dobra, okej. Okay. Oczywiście, że tak. Tutaj, Hania, nasyp. Tak sypnij. Dobrze, sypnęłaś. No weź ręce, czekaj. Dobra. Tak, tako. Nie wiem. Miś, ale czego nie wiesz? Jest w przepisie, żeby opruszyć mąką. Dobra, chyba ty musisz to zrobić. Panusia, chyba ja muszę to zrobić. Dobra, poczekaj. Mama trochę to rozwałkuje, a ty będziesz wykrawać kształty może, co? No ale takie jest tłuste strasznie. Dużo tłuszczu tym przepisem. No ale dawałam tak, jak jest w przepisie, Miśko. No jak nie wyjdzie smaczne, to zrobię inne. Jeszcze jest chwilka czasu. To jest takie, ja nie wiem, w sensie... To chyba od razu powinnam na tym robić właściwie, na ciepczek. Tak. Bo to jest takie... W sumie tak, no. Że ja tego nawet nie podniosę, nie? Tak. Chociaż nie. Podniosę czymś płaskim, czego nie mam. Dobra, to nie podniosę. No nie, no tą... podkładką do krojenia. Właśnie. Ale nie, no właściwie to mogę od razu na tym robić, bo czemu by nie? Bo co za różnica, dobra. Podejście numer 3. Hankę spróbujemy jednak na tym. Widzisz, mama też jest taka nieokrzesana trochę. Jakbym tak sobie wziął kawałek tego ciasta i zjadł, to by mi się coś stało? Tak. Nie, ale nie rób tego. Tak czy nie? No nie. No nie ma tu co? Ani tu jajka. No bo nie, bo normalnie na przykład w pierniczkach to masz jajko. No nie, no ale masz chyba mąkę, ale nie? Nie masz jajka. No masz mąkę. Nie wiem, czy się mąkę sam. Chociaż w sumie... Ale bez przesady. Ty chcesz? Te pierniczki mogą być z deka nieudane. No najwyżej zrobimy jeszcze raz. Ja się obawiam, że jest za mało przypraw. Dobrze, to zrobimy jeszcze raz. Just saying. Do ciebie z większą ilością przypraw. A ci mówię, że te przyprawy są mega intensywne. No. Dobra, daj na chwilę. No, są tak intensywne, że ich nie czuć. No ale nie możesz nasypać tego tam pół kilo. Bo będziesz mieć kurde pieprz i janysz sam między zębami. No zobaczymy, Miśko. Jakby no niedobre, to zrobimy jeszcze raz. Chyba za cienkie. Za cienkie? No właśnie nie, chyba dobre teraz. Dobra, Hanka, wykrawamy, bo tutaj rodzice się nie zgodzą co do tych pierniczków. Masz tutaj, ty wykrawaj. Tutaj takie. Mniejszych chyba nie już, nie? Może takie jeszcze. Nie? Nie patrz. Bierzesz? Up. Tada. No. Śmiał. Aha, no ale nie, no to głupie strasznie znowu. Bo na tym wzięliśmy. Miś. Przecież nie mogę z mąką tego do piekarnika wstawić. Ta-dam!
Dużo. Czemu? No, jak z mąką do piekarnika? Ja tam. Coś nam nie idzie tam. Tam. Drugą stroną, wiesz? O. Tą stroną, bo to z drugiej strony jest takie ostre, wiesz? O. Wiesz? Tak. No dobra, czekaj. Okej. A teraz możesz, może choinkę, to chyba jest choinka, nie? Tutaj dawaj, tu jest miejsce trochę. A, świetnie. Raz. Może jeszcze raz choinkę tutaj? Tak. Tu. Okej, czekaj, mocniej trochę przyciśniemy. O, ale, no poczekaj, bo tu już nie ma miejsca. Poczekaj. Zrobimy tak. Ej, nie, one odchodzą. Lekko odchodzą, dobra. No ale są, jak odchodzą? Przecież są teraz na papierze. No tak, ale ja nie mogę z mąką wstawić. Ja nie ogarniam życia, miś, i ty też tak średnio. Czemu nie możesz z mąką wstawić? Bo mi spłonie ta mąka przecież. No to się trochę zwęgli, no i co? No dobra, no chodź, nie będę zwęglonego żarcia robić. A to się nie zepsuje przez te 3 godziny jeszcze? Nie, Henusia, już nie ugniataj tego kochania. Czika? Nie. No dobra. Ja to mogę poza tym wyciągnąć, tak wstawić tam do tego. No musisz mocno nacisnąć, bo tak to się nic nie zrobi z tego, żadne ciastko. No i mocno, o. Nie! Tak, trzeba mocno nacisnąć. Nie! Dobra, to ty rób tu swoją część, ja zrobię swoją. Też są takie nawet całkiem spoko, także fajnie. Ogólnie to Henka nie była w ogóle zbyt zainteresowana robieniem niczego ze mną w kuchni, co jest aż dziwne, bo zawsze lubi takie rzeczy robić, ale dzisiaj tak średnio. Trochę mi przy tych pierniczkach pomogło, jak widzieliście. No, nie wyszły one najładniejsze, ale ja też cukiernik ze mnie żaden i nie umiem takich rzeczy robić. No drugi raz robiłam w sumie pierniki. No, a Hanka się poławiła trochę w tej masie i poszła się kąpać, znaczy kończyłam wziąć do kąpieli. Także ja tu kończę robić pierniki. No, i później z powrotem wstawiam te wszystkie cytrusy, żeby się robiły. No i tyle. I jutro, nie wiem, czy będziemy je malować jakimś cukrem, pudrem, znaczy tym lukrem, czy coś, zobaczymy. Ale na pewno jutro udekorujemy z Hancią rano tą choineczkę ozdobami, także... Także to Wam wrzucę jeszcze na sam koniec filmiku. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!